wszystkim dla wszystkich. Ojciec Bernard Kryszkiewicz, pasjonista, 1915-1945. Zygmunt był szóstym z siedmiorga dzieci Tadeusza Kryszkiewicza i Apolonii z Gołębiewskich. Urodził się 2 maja 1915 roku w Mławie na Mazowszu. Pod nieobecność ojca, który w trzecim miesiącu I wojny światowej, zadenuncjowany oszczerczo jako szpieg niemiecki, został zesłany na Sybir. Do jego powrotu w roku 1921 dzieci wychowywały się i kształciły pod okiem matki. Była to kobieta o żarliwej wierze, czerpiąca moc i siłę z modlitwy i praktyk religijnych. Delikatna i wrażliwa, a przecież borykająca się nieustannie z obowiązkami ponad siły. Może czasem nadmiernie szukała ukojenia w narzuconym sobie rygoryzmie religijnym, lecz jej nieprzeciętna pobożność wyryła trwałe i silne piętno na osobowości małego Zygmunta. Ponieważ religijność matki zderzała się często z liberalnymi przekonaniami ojca i starszego rodzeństwa, Zygmunt wzrastał w atmosferze konfliktowej, pełnej napięć, która być może ukształtowała w nim psychiczną potrzebę nieprzeciętności, jaką zobaczymy w dalszych kolejach jego życia. Po powrocie ojca Zygmunt pobierał prywatne lekcje w domu. W roku 1925 rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Koleżeński, miły, wysportowany o pięknych manierach, lubiany był przez nauczycieli i kolegów. Ale lekcje go specjalnie nie interesowały. Zawsze przed ich zakończeniem miał książki związane paskiem i tylko się w jedną albo drugą stronę przeciągał. Czekał na dzwonek. Musiał wynieść z domu głębokie wychowanie patriotyczne, skoro w dni uroczyste z wielką radością i dumą ubierał kontusz i konfederatkę, a na wycieczkach uczył kolegów swojej ulubionej pieśni. Ojczyznę naszą za dawnych lat w swojej opiece miał dobry Bóg. Cały ją wtedy podziwiał świat i kornie przed nią bił czołem wróg. Zygmunt był pupilem ojca, przewidziany na jego spadkobierce i następce w rozbudowujących się szybko i cenionych za solidność zakładach mechanicznych, w których sprzedawano i naprawiano maszyny rolnicze. Tadeusz Kryszkiewicz zatrudniał w nich wielu uczniów i czeladników, stołując ich we własnym domu. Zostawiony sam sobie Zygmunt od rana do wieczora kopał piłkę. Dużo wybijał szyb, opowiada jego kuzynka Maria Peżanowska Jędrzejakowa. Wuj się denerwował, bo musiał za nie płacić. Mawiał, nie uczysz się, tylko szyby ludziom rozbijasz. Nie bardzo się uczył. Była tam przecież stolarnia, kuźnia, tokarnia i on biegał to tu, to tam. Tu chłopcy mieszkający w ich domu na stacji pani Fankanowskiej grają w piłkę, tam te warsztaty, to przywożą maszyny, to odwożą. Jego to wszystko interesowało. Pokoje akurat prowadziły na podwórko, także to wszystko, co się tam działo, było w zasięgu jego wzroku. Ciocia kazała mu zawsze pilnować gotującego się mleka. Nigdy tego mleka nie upilnował. Mimo że był taki żywy, że lubił się bawić, odznaczał się przecież systematycznością. Na przykład wszystkie swoje drobiazgi miał zawsze poukładane w szafce. Wuj to widział i upatrywał w nim kierownika swych warsztatów, tego, który w przyszłości będzie prowadził jego firmę. Hilary, najstarszy syn Kryszkiewiczów, nie zdradzał żadnych zainteresowań. Córki też nie. Tylko w nim widział wuj swojego następcę. Zygmunt miał dużo cech dziedzicznych po ojcu. Był stanowczy, rozumny, niechaotyczny. Jednakże w nauce zaniedbywał się coraz bardziej. 3 dwoje z polskiego, matematyki i geografii skazały go na repetowanie 3 klasy. Wtedy to pani Kryszkiewiczowa wyszukała dla niego gimnazjum zakonne z internatem, prowadzone w Przasnyszu przez ojców pasjonistów, którzy dopiero przed 5 laty osiedlili się na ziemiach polskich. Sprowadzeni w roku 1923 na żądanie Piusa XI, objęli w Przasnyszu dawny pobernardyński kościół i klasztor i z rozmachem fundatorów budowali Królestwo Boże,
w duchu swego świętego założyciela Pawła od Krzyża. Kolegium nauczycielskie w tej szkole było doborowe, międzynarodowe, a sam przełożony Włoch, ojciec Bartłomiej Rapetti, był świętym człowiekiem. Ojciec Pius Falco, także Włoch, zgodził się przyjąć Zygmunta do klasy czwartej. Mając więc w ręce ten ważki atut, pani Kryszkiewiczowa przedstawiła swój plan mężowi. Świadek naoczny tej rozmowy pani Maria Jędrzejakowa opowiada. To był fakt, że mówiła: słuchaj Tadeusz, jak on tam pójdzie, nie straci roku. Więc wujek powiedział: dobrze. Ale nawet dla mnie takie oświadczenie znaczyło, że on tylko pod odpowiednią opieką skończy gimnazjum w Przasnyszu. Kiedy Zygmunt jednak zdeklarował się, że zostanie zakonnikiem, to rozpoczęła się walka. Zaoponował i Hilary, i wuj, i siostry. Tylko najstarsza Stefa powiedziała: dlaczego chcecie go stamtąd zabrać? Może on jeden będzie z nas szczęśliwy. Fakt zmiany szkoły w tych dość upokarzających okolicznościach nazwał Zygmunt później szczęśliwym nieszczęściem. Uważał go za nieszczęście, którego rzeczywiście uczyniło szczęśliwym. W szkole apostolskiej imienia świętego Gabriela Posenti przy klasztorze ojców pasjonistów w Przasnyszu przebywał od roku 1928 do 1933, aż do ukończenia gimnazjum, po czym wstąpił do nowicjatu tego zakonu. O swych chmurnych i górnych latach chłopięcych i młodzieńczych opowiada z werwą w listach do rodziny, które się wiernie pokrywają z relacjami jego wychowawców i kolegów. O budzące się wówczas powołanie musiał Zygmunt stoczyć wiele bolesnych walk, zarówno ze sobą samym, jak z nieustępliwością ojca i starszego rodzeństwa. Podtrzymywała go na duchu matka, powierniczka jego młodzieńczych zrywów. Pomagała mu słowem, ale jeszcze bardziej nieustanną modlitwą. Pomagał mu też dyskretnie znakomity wychowawca alumnatu, ojciec Jacek Garimoldi. W swej obszernej relacji na temat Zygmunta alumna daje nam bardzo cenną charakterystykę jego osobowości. Pisze: ta czysta dusza była całkowicie zwrócona ku Bogu, już w tak młodym wieku tkwiąc głęboko w tajemnicy Bożej. Chociaż Zygmunt był z natury wesołym chłopcem i lubił żartować, to jednak potrafił z całą naturalnością przejść z hałaśliwej rekreacji do modlitewnego skupienia w kaplicy. Skoro zaś chętnie korzystał z radości życia, wydawał się zwyczajnym chłopcem, jak każdy inny. Takim też był w rzeczywistości i sam za takiego się uważał. Nic więc dziwnego, że choć wszyscy korzystali z jego dobroci, to jednak tylko niewielu zdawało sobie sprawy z głębi jego życia wewnętrznego. Niektórzy z profesorów tę jego dobroć przypisywali wychowaniu, jakie wyniósł z domu, bo przyszedł nie ze wsi, jak wielu jego kolegów, ale z miasta i to z rodziny, którą cechowały tak zwane dobre maniery. Tu także należy doszukiwać się uzasadnienia tej różnicy, jaką widzimy między jego listami podyktowanymi troską o dobro duchowe, a pisanymi ze zwykłej grzeczności lub konieczności. A te listy są kapitalne. Przeplatają sprawy nieba i ziemi. Mówią o małych, lecz jakże ważnych rzeczach dorastającego chłopca. W spokojnej codzienności i pełnej uroku scenerii życia w alumnacie przesuwa się przed naszymi oczyma gimnazjalista międzywojennego dwudziestolecia. Chłopak z ciała i krwi, butny i popędliwy, czasem zadziorny, ale zawsze przed sobą i drugimi szczery i autentyczny. I ten chłopak odkrywa w sobie pewnego dnia swoje powołanie życiowe i prawie równocześnie budzi się w nim pragnienie świętości. Uśmiecha się też do niego świat mirażem swoich blasków. Historia zwykłego życia, zwykłego człowieka, człowieka jednocześnie najautentyczniej świętego. Zygmunt to raczkuje w pracy nad sobą, to z jakąś ogromną mocą przekracza siebie, by wzlecieć ku umiłowanemu Bogu. W jednym jest niewzruszony, w wiernym trzymaniu się raz obranego kursu. Nauka szkolna jest składową jego pracy nad sobą
Nie ma więc z nią kłopotów. Przez wszystkie niemal lata gimnazjalne należy do czołówki. Pierwszy list pisany z alumnatu do domu jest pogodny i dźwięczy cichą nadzieją. Dobrze mi się tu powodzi. Życie dobre, czas prędko schodzi. Dużo gramy w piłkę. Jednym słowem, cieszę się, że tu przyjechałem. Nie wiem, jak będzie dalej. Oby dał Pan Bóg, abym tu został na zawsze. Po 4 miesiącach, w sposób niezupełnie jeszcze sprecyzowany, ale wyraźny co do intencji, oświadcza. Kilka dni temu, przed świętem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przywdziałem habit pasjonistów. Mowa o habicie alumnów, którzy mogli nosić w niedzielę i święta jako wychowankowie szkoły zakonnej. Jakże się ucieszyłem. Stanął mi wtedy przed oczyma święty Gabriel i słowa Twe, Matko. Ty nie będziesz całował Twego habitu jak święty Gabriel. I zrozumiałem wtedy, coś chciała powiedzieć przez to, Matko moja. Zastanowiłem się i pocałowałem. 4 miesiące później, po ustawicznych indagacjach ojca i rodzeństwa, aby wybił sobie z głowy mrzonki o zakonie i po ukończeniu 4 klasy wracał do domu, odpisuję w ripoście. Powtórnie i stanowczo wyjaśniam Ci własną wolę. Chcę tu na zawsze pozostać. Pozostaję tu od nikogo niezmuszony, sam z własnej woli. Mamusia nie narzucała mi swej woli, lecz wskazała mi drogę, na którą ja dobrowolnie wszedłem. Dziękuję Ci, Matko droga, za ten dar tak wielki i za tę miłość, jaką mi okazałaś, dbając o potrzeby duszy, tak ważne dla każdego. Jeżeli bym tę duszę stracił, już nic nie miałbym do stracenia, bo już wszystko byłoby stracone. Burza domowa nieco przycichła, by wybuchnąć z nową siłą po zakończeniu roku szkolnego. Zygmunt odpisuje stanowczo. Oświadczenia tatusia i Hilarego są sprzeczne z moimi. A dlaczego? Oto w krótkości wytłumaczę. Ja chcę pozostać uczniem Mistrza Najwyższego i jego mechanikiem warsztatów dusz ludzkich. Przekreśla w tym liście radykalnie nadzieję ojca na przejęcie jego zakładów mechanicznych. Wybiera duchowe warsztaty doskonałości. Z ich duchową energią ku poruszaniu trybów ludzkich serc i dusz, ku ich uświęceniu i szczęściu, zdobywaną w trudzie obrabiania własnego wnętrza i kontemplacji Mistrza Najwyższego. Ojciec ustąpił. Zdecydował się zostawić go w gimnazjum klasztornym do jego ukończenia. Po zmaganiu się z ojcem nadeszła pora jeszcze boleśniejszego zmagania się z sobą. Matka zostaje zawsze powiernicą jego serca. Cierpię. Cierpieniem moim jest tęsknota, którą szatan stara się wyciągnąć mnie z klasztoru. Jakże szczęśliwe życie przedstawia mi mimo wszystkiego w domu. Tam, zdaje mi się, znalazłbym tylko ukojenie i radość. Jakiś dziwny wstręt czuję do otoczenia, do klasztoru i przasnysza całego. Nic mi się tu teraz nie podoba. Wszystko mnie gniewa. Nic mnie nie cieszy, w przeciwieństwie do domu i mławy, które stają mi przed oczyma w najbardziej malowniczym i imponującym świetle. A czuję, że gdy Jasiek, jego młodszy brat, odjedzie, to wszystko się wzmoże. Wesołym być nie umiem. Śmiech serdeczny gdzieś opuścił mnie. W ogóle czuję, że nie jestem na swoim miejscu. Tak szatan stara się mi odebrać spokój i pogodę ducha. To jednak, ufam, przejdzie za kilka dni, jak to nieraz miało miejsce. W chwilach takich podtrzymuje mą równowagę, mamo ukochana, Twoja osoba. Gdy szatan przedstawia mi, jak szczęśliwie mógłbym prowadzić życie w domu, myślę sobie, ale przecież gdy klasztor opuszczę, zasmucę mamusię drogą. I to mi wystarcza. Bóg to sprawił, że Ty zajmujesz, matko ukochana, tak wielką część w mym sercu, abyś powołanie me podtrzymywała. Tak. To jego dzieło. Burza wewnętrzna, cierpliwie przeczekana i przemodlona, minęła. Ta walka z samym sobą stanowiła jakiś próg w jego życiu wewnętrznym. Wyszedł z niej duchowo dojrzalszy. Jest w trudnym okresie młodzieńczym, bywa krytyczny, ma swoje silnie akcentowane upodobania. Jest ogromnie przywiązany do swego młodszego brata Janka.
chłopcy spędzają wspólnie wakacje organizowane dla alumnów przez wychowawców szkoły. Oto obrazek z wakacji, malowany dowcipem i sercem Zygmunta. Do sławetnych budzisk przyjechaliśmy o jakiejś 5:00. Doszliśmy na miejsce o zachodzie słońca. Jasiek okrutnie się bał, gdy mu powiedziałem, że w puszczy są żmije i koniecznie włożył buty. Niezmiernie wielkie usługi oddał nam ów szampan z browaru chondzyńskich. Bez niego bardzo by zdrowie na szwank naraziło się. Jak przedtem pogoda była obrzydliwa, tak teraz jest śliczna. Zwłaszcza wieczory są wprost cudowne. Przedwczoraj wszyscy już spali, a ja z bratem łaziłem jakieś pół godziny na przestrzeni 5 metrów kwadratowych. Tak wpatrywaliśmy się w niebo, nie chcąc tracić tak cudownego widoku i licząc spadające gwiazdy. Ale miesiąc później list jest mniej poetyczny. Proszę, mamusi, o możliwie szybkie przesłanie mi paczki. Proszę ponadto o rękawiczki. Mamusia doprawdy zawsze sprawia mi takie paskudne, że najwyżej 3-4 miesiące wystarczą. Na przykład te ostatnie, które Hilary przywiózł. Mówię serio. Chodziłem w nich 1,5 tygodnia bez dziurki i to musiałem chodzić w nich jakby, no, sam nie wiem w czym, tak trzeba było ostrożnie. Niech się mamusia postara o takie swoje roboty zbite, które nie tylko żeby się nie przecierały jak tamte, ale żeby się nie darły. Jeśli mnie mamusia nie rozumie, to proszę zobaczyć takie z wełny swojej roboty, silnie zbite. O takie właśnie mi chodzi, bo innych wcale nie chcę. Raz załóż, a 3 ceruj. Co ostatecznie równa się robieniu sobie samemu, a przecież do wyższych rzeczy stworzony jestem niż do takiego babskiego tkania szmat. Proszę więc o łaskawą wyrozumiałość, dobrze? W następnym liście z 24 października 1932 roku, adresowanym do ojca, Zygmunt wspomina swój pobyt w domu. Pierwszy od roku 1928. I dzieli się z ojcem olśnieniem, jakiego doznał, zrozumiawszy jego ojcowską miłość ku sobie, a przez analogię miłość Ojca Niebieskiego. Wrażenie, jakie zrobiło na mnie jej zrozumienie, pisze, jest tak wielkie, że na pewno pozostawi głębokie ślady w mym sercu na zawsze. Łaska ta ukazała mu jednocześnie względność i znikomość ludzkich przywiązań i tęsknot. W domu zastał wiele rzeczy zmienionych. Już nic nie ma z tego, co było dawniej, powiedział do kuzynki Marysi Perzanowskiej. To wszystko zostało przekreślone. Mimo tych poważnych refleksji zachowywał się wcale niepoważnie, z chłopięcą swabolą i brawurą 17-latka. W mławie miał wielu krewnych, wizytom nie było końca. U cioci Perzanowskiej dopraszał się wina z chabrów, za którym przepadał. Ciociu, niech ja cię zrujnuję. Jeszcze 1 kieliszek. Mówił to z takim humorem. Potem odprowadzaliśmy go do kolejki wąskotorowej z Mławy do Przasnysza. Powiedział, teraz nie wiem, kiedy się zobaczymy. Rok później rozpoczął nowicjat u ojców pasjonistów w Sadowiu. Najdrożsi rodzice, wstąpienie moje do nowicjatu, to jest uroczyste obłuczyny, odbędą się 14 bieżącego miesiąca, na które oczywiście zapraszam. Obecnie z towarzyszami odbywam wstępną próbę, która już właściwie kończy się jutro, bowiem rozpoczynamy rekolekcję. Z tej też racji polecam się bardzo modlitwą wszystkich, abym odprawił te ćwiczenia duchowne tak, jak Bóg wymaga tego ode mnie. Bardzo o nie proszę. Co do wrażenia, jakie wywarło na mnie bezpośrednie zetknięcie się z normalnym trybem życia pasjonistów, to naprawdę, jakkolwiek od 5 lat już zjadałem chleb klasztorny, daleki byłem jednak do poznania jego życia prawdziwie. O jakiż to kontrast do życia koszarowo-miejskiego. Trzeba jednak samemu osobiście je poznać, aby potem bezstronnie je porównać i ocenić. Ukochana babciu, w klasztorze czuję się bardzo szczęśliwy, zadowolony. Pokoju mego ducha dotychczas nic nie mąci. Jezus na niewierności moje patrzy przez palce. Zapomina, że powinien być sprawiedliwy. Pamięta tylko o tym, że jest miłością nieskończoną.
I tak każda najmniejsza moja wierność Jego łasce rośnie w Jego oczach aż do rozmiarów, czy ja wiem jakich, i wedle tego płaci. Dużo tu można by o Nim mówić, ale i słów, i czasu, i miejsca brakuje. Zresztą nie potrzeba tego wszystkiego, aby charakteryzować Go. Zastąpi to serce kochające, ale bardzo kochające. Ukochani rodzice, mamusi dziękuję za list, tylko było w nim kilka wiadomości, nie wszystkie, które wprost nie zmierzały do podniesienia mego ducha ku rzeczom wyższym. Tego, mamusiu droga, proszę unikać. Zakonnik, a tym bardziej początkujący, nowicjusz, powinien bez przerwy dążyć do jak najdoskonalszego zjednoczenia z Bogiem, a takie wiadomości są ku temu przeszkodą. Proszę mi tego nie poczytywać za złe. Mówię szczerze, co myślę. Maryśka, za pamięć dziękuję. Z mojej strony nie ma dnia, żebym zapomniał o tobie. Z twej przyczyny małe powstało nieporozumienie. Szukano Zygmunta, szukano Kryszkiewicza. Ani jednego, ani drugiego, nigdzie. Rozumiesz? Taki jegomość zginął. Zmiana imienia jest obrazem zmiany odrodzenia się człowieka ku temu, co doskonalsze, wyższe, świętsze. Czyż mogłabyś chcieć, aby ten zwrot był tylko połowiczny? A tak należy wnioskować z owego Zygmunta. Trochę to może dla ciebie dziwne, ale rzeczy podobne są dziwne z konieczności. Módl się za mnie ciągle. Ukochani rodzice, na dzień mojej profesji wyznaczono 11 listopada. Z jakimże utęsknieniem jego oczekuję. Jak wyglądam tego dnia, w którym oficjalnie mam się oddać Bogu na wyłączną służbę i nieodwołalnie związać z Nim czterema ślubami. Z drugiej jednak strony, jakże mało przygotowanym czuję się do tego uroczystego aktu. Często przychodzi mi na myśl porównanie, że tak mam należeć do Boga jak ta hostia, jak ten kielich, którego kapłan używa do najświętszej ofiary. Co za godność! Lecz jednocześnie jakiejże doskonałości ona wymaga. I dlatego boję się, kiedy zwrócę wzrok na siebie samego. Proszę więc o dużo, dużo gorących modlitw za mną do Boga, bym przynajmniej w tych ostatnich dniach wziął się na serio do pracy nad przygotowaniem się do tego oddania się Bogu. O, gdybym mógł wyrazić, co już nieraz odczuwałem w mej duszy, gdym po prostu wszedł do celi, do tej maleńkiej celki, w której prócz łóżka, stolika, taburetka i kilku książek niczego więcej nie ma. Nieraz płakałem jak dzieciak w uniesieniu szczęścia, jakiego się kosztuje w samotności klasztoru. Nie wiem dlaczego, ale dla mnie ten tak zwany najcięższy okres nowicjatu, w którym miały czekać różne próby ciężkie i twarde, w którym rygor miał być posunięty do najwyższego stopnia, dla mnie ten rok jest bezwzględnie najszczęśliwszym w całym moim dotychczasowym życiu. Tutaj dopiero zacząłem pojmować tajniki tego serca, które tak bardzo ludzi ukochało. O, jakże ja kocham serce mego Boga. W ogóle zrozumieć nie mogę, jak można, znając je, nie kochać Go. Kochać je więc całymi siłami do szaleństwa i dawać innym je poznać, by coraz więcej serc je kochało. To moje marzenie, oto cel mego życia, oto ideał, dla którego chcę poświęcić wszystkie me siły. Do jakiejże to szczytnej misji mnie Bóg wybiera? I znowu tajemnica, dlaczego właśnie mnie? Dlaczego mnie, a nie tylu innych, o wiele godniejszych? Ze wszech stron otaczają mnie tajemnice miłości i miłosierdzia Bożego, którego w niebie stanowić będą przedmiot mych uniesień wdzięczności na wieki. Proszę się za mnie dużo modlić, bym zadaniu swemu odpowiadał tak, jak tego pragnie boskie serce mego Jezusa. Listopada 1934 roku Bernard złożył śluby zakonne i wyjechał do Przasnysza na drugi rok studiów filozofii. Praca rozpoczęta w nowicjacie była wstępem do dalszej formacji duchowej według wskazań założyciela, św. Pawła od Krzyża.
Przełożeni oceniali wysoko walory jego charakteru, ducha wiary, pokory, taktu, subordynacji i równowagi, jaką wnosił w grono swoich rówieśników. Już od alumnatu powierzali jego opiece młodszych kolegów. Jako kleryk wdrażał w życie klasztorne kandydatów na braci zakonnych, pełniąc w stosunku do nich funkcję podobną do magistra nowicjatu. W listopadzie 1935 roku rozpoczął ze swymi kolegami kursowymi studia teologiczne w Sadowiu, koło Ostrowa Wielkopolskiego. A pod koniec września 1936 roku wyjechał wraz z nimi do Rzymu. Studentat mieścił się w domu generalnym na Monte Celio, niedaleko Koloseum, przy Bazylice Świętego Jana i Pawła. W Rzymie nabrało nowej siły trawiące go od nowicjatu pragnienie świętości i współzbawiania z Chrystusem przez udział w Jego krzyżu. W zeznaniach wychowawców, przełożonych i towarzyszy powtarza się zgodna opinia, że był wzorowym zakonnikiem, pełnym miłości bliźniego, skupionym i rozmodlonym. Włoch ojciec Fidelis Pomes pisze: nigdy nie słyszałem, aby kiedykolwiek wyraził się źle o przełożonych. W stosunku do współbraci był nadzwyczaj miły, dolcissimo, i potrafił cierpliwie znosić pewne niegrzeczności. Myśmy go bardzo cenili i poważali. Dyrektor kleryków w Rzymie, ojciec Teofil Agerbecja, zeznaje: był to doskonały zakonnik, wyróżniający się wśród wszystkich swych kolegów studentów. W Rzymie też, z dala od swoich, przeżywa Bernard uroczystość swej profesji wieczystej, którą złożył 11 listopada 1937 roku. Pisze o tym do ojca: czy ja kiedy myślałem, że profesję będę święcił w drogiej Romie, na ziemi, której każda cząstka przesiąknięta jest krwią tych, którzy w taki sposób śpiewali Bogu swą miłość? Proszę mi pomóc kochać Go więcej niż bezgranicznie, być męczennikiem Jego miłości. To moje marzenie jedyne. Wszystko mierzę tą miarą i wszystko mi co dzień ułatwia sposób takiego postępowania. Dnia 14 maja 1938 roku otrzymał Bernard święcenia diakonatu, a 3 lipca tego roku w Leonianum u księży misjonarzy święcenia kapłańskie. 4 lipca w Bazylice Świętych Jana i Pawła na ich grobie odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Te wydarzenia znajdują mocny, choć momentami świadomie wyciszany rezonans w jego listach do rodziny. 11 lipca 1938 roku pisze: dnia 3 lipca zostałem kapłanem Boga Zastępów. Jakież zasługi osobiste dały mi prawo do tej godności? Z sercem pełnym wdzięczności zwracam się najpierw do dobrego Boga, gdyż Jego to dobroci zawdzięczam tę łaskę nieporównaną. Potem do Jego i mojej Matki Niepokalanej. O jakież ma ona serce dla mnie, ta Matka pięknej miłości! Jakże wyraźnie czułem przy sobie jej obecność podczas święceń i podczas prymicji. Niestety tak mało otrzymuje ona od swego syna. Proszę jej za mnie podziękować. Na trzecim jednak miejscu zwracam się do rodziny ukochanej. Czyż nie im to, po Bogu i Jego Matce, mam do zawdzięczenia to, czym dzisiaj jestem? Po początkowej walce między głosem serca a nakazem ofiary cała rodzina złożyła mnie Panu w darze, a akt ten miałem możliwość dobrze zauważyć. Z biegiem czasu nabierał coraz więcej wyrazu wielkodusznego wyrzeczenia się, bym w tym dniu niezapomnianym dla nas wszystkich rozwinąć się w kwiat tak szczerych uczuć, jakie przyniosły mi listy. Nigdy nie spodziewałem się tylu i takich. Dobrodziejstwo woła o wdzięczność. Zewnętrzny i dlatego słaby wyraz tej wdzięczności przynosi ten list. Dziękuję. Dziękuję i raz jeszcze dziękuję. Całym sercem za wszystko, a wdzięczność mą składam jak zwykle w sercu dobrego Boga, by tam przyniosła ona owoce stokrotne. On tylko wie, jak jestem i jak pragnę być wdzięcznym moim najbliższym, gdyż On sam jest sprawcą tego uczucia. Od Niego też czekam spełnienia mych pragnień, a czekam z ufnością dziecka. Tymczasem modlę się,
Każda moja niekrwawa ofiara będzie modlitwą za rodzinę drogą, prócz innych modlitw, jakie od dawna dwakroć na dzień posyłam do serca Bożego. Każdego dnia też do dalekiej Polski pod dach rodziny i krewnych posyłam moje kapłańskie błogosławieństwo. Jeszcze przed święceniami napomyka raz po raz o uporczywych bólach głowy, jakie niepokoją jego przełożonych i lekarzy. Choroba zaczęła przybierać obrót wręcz tragiczny. Uznano, że jedynie klimat Polski może ją wstrzymać lub zminimalizować. Z entuzjazmem zaczęte studia przerywa na polecenie ojca generała i nie ukończywszy nawet czwartego kursu teologii, wraca do Polski 17 grudnia 1938 roku. Bóle głowy nie pozwalają mu nawet na odmawianie brewiarza. A cóż dopiero marzyć o zdaniu egzaminów uprawniających go do słuchania spowiedzi, do czego wyrywa się całą duszą. Przełożeni skierowują go najpierw na wypoczynek u sióstr Szarytek w Pęcherach pod Warszawą. Ale już w połowie lutego 1939 roku wyrusza na swą pierwszą placówkę duszpasterską w Rawie Mazowieckiej. 18 maja odprawia mszę świętą prymicyjną w rodzinnej mławie w asyście swego prowincjała ojca Juliusza Dzidowskiego i ojca Piusa Falko, szczęśliwy, że nawet najbardziej oporni członkowie jego rodziny przyjęli w tym dniu z jego rąk Chrystusa. Potem wysłano go do Przasnysza z nominacją na zastępcę dyrektora kleryków, którym był słabo znający język polski ojciec German Bajoki. Ojciec Bernard umiał być dla kleryków ojcowski, choć miał sam dopiero 24 lata. Edward Załęski wspomina jego posłuszeństwo, pokorę i umiłowanie reguł zakonnych, czego sam był naocznym świadkiem. W jednym z wolnych od nauki czwartków poprowadził ojciec Bernard swoich kleryków na wycieczkę. Zaszli do majątku w Górkach, gdzie ich wystawnie przyjęto. Okazało się, że majątek należał do siostry jednego z kleryków, a na odwiedzanie rodziny należało mieć specjalne pozwolenie. Podstęp kleryka ojciec Bernard wziął na siebie, oskarżając się przed przełożonym, ojcem Sylwiuszem Pajewskim, za niewierność przepisom. 2 września 1939 roku, po wybuchu wojny w wyniku zarządzonej przez polskie władze masowej ewakuacji miast i wsi, musiał wraz z innymi zakonnikami opuścić klasztor w Przasnyszu i przez Warszawę udał się do Rawy Mazowieckiej. Stąd uciekali dalej na wschód przed wkraczającymi do Polski Niemcami. Będąc u kresu sił, znalazł gościnę na plebanii księdza proboszcza Józefa Kocyka we wsi Tuczna na Podlasiu, gdzie przebywał 7 miesięcy. Mimo nawrotów bólów głowy, przewlekłych gryp z komplikacjami oraz ostrego zapalenia stawów, przygotował się do egzaminów uprawniających go do słuchania spowiedzi świętej i zdał je przed księdzem biskupem Sokołowskim. Od tego czasu rozpoczyna się jego praca w konfesjonale, którą jego penitenci uważają za charyzmatyczną. Kwietnia 1940 roku powrócił ojciec Bernard do Rawy Mazowieckiej, gdzie po rozproszeniu wojennym zastępujący prowincjała ojciec Stanisław Michalczyk organizował na nowo życie zakonne i działalność duszpasterską. Był to czas nasilenia niemieckich łapanek i wywozów na przymusowe roboty do Niemiec, czas aresztowań i rozstrzeliwań. Echa tych niepokojów odbijają się w liście z maja 1940 roku, jaki udało mu się przesłać do rodziny. Następny list z września tego roku zawiera znamienne słowa: obecnie mogę dużo spowiadać, kazać z ambony. Chcę żyć dla dusz, głównie tych najbiedniejszych, najnieszczęśliwszych. Pragnienie to z każdym dniem potężnieje we mnie z coraz większą siłą. Pożera mnie po prostu pragnienie niesienia pomocy, skutecznej pomocy tym bardziej potrzebującym. Szczęśliwy jestem bardzo, iż jestem kapłanem. I to kapłanem, który otrzymał od swego Boga tak jasne, tak głębokie zrozumienie swojej godności.
Obok pracy duszpasterskiej i przygotowania się do koniecznych egzaminów, uprawniających go do poszerzenia apostolstwa kapłańskiego, jak pisze w cytowanym liście, obok posług świadczonych wysiedleńcom z Poznańskiego, jest dyrektorem kleryków, czyli ich bezpośrednim przełożonym, jednocześnie wychowawcą, ojcem duchownym i profesorem. Wykłada im ascetykę, homiletykę i teologię duszpasterską. Jest odpowiedzialny za ich formację, choć różnica wieku pomiędzy nim a wychowankami była niewielka. I on sam zaledwie przed 2 laty otrzymał święcenia kapłańskie. W jego notatkach znajdujemy perłę programu wychowawczego, jaki nakreślił sobie na kartkach swego pedagogikum. Wszelkie wychowanie zaczyna od siebie samego. Pedagogikum jest świadectwem jego troski i jego udręki, aby swych kleryków wychować do wielkiej świętości w myśl wskazań i reguł zakonodawcy. Notuje w nim swoje metody, błędy i porażki i sobie samemu czyni wyrzuty, że zbyt prędko chce widzieć wyniki. W obliczu własnych błędów stara się być super delikatnym w ocenie błędów cudzych. 5 lat przeżytych w Rawie Mazowieckiej to wielki rozdział w życiu ojca Bernarda. Świadectwa wspominają jego jako społecznika i zarazem męża modlitwy. W tym czasie zredagował swe dialogi z ukrzyżowanym i udostępniał maszynopis wiernym, umieszczając je przy ołtarzu krzyża. Ich treść zachowuje ciągle swą aktualność, a podjęte poważnie wskazania mogą gruntownie przeorać duszę tego, kto chce iść za Chrystusem. Propagował też masowo modlitwy do świętego Józefa, które wlewały wiele otuchy w serca udręczonych okupacją Polaków. Brał czynny udział w organizowaniu pomocy dla nieszczęśliwych, tajnego nauczania i obchodów religijnych. W tych ostatnich zwłaszcza ujawnił swe zamiłowania, umiejętności i zdolności artystyczne. Miał zdumiewający dar wychodzenia ku ludziom i łagodzenia ich nędzy i cierpienia. Odkrywał je nieomylnie i każdemu biegł z pomocą. Wysiedlonym, ukrywającym się Żydom, wywożonej na przymusowe roboty młodzieży, aresztowanym, ukrywającym się, ściganym przez okupanta, wszystkim udzielał się pokój i siła ducha ojca Bernarda. Do Mławy pisze: mnie życie płynie dotąd zupełnie normalnie. Innymi słowy, spowiadam, karzę z ambony u nas i niekiedy w parafiach. Do chorych jeżdżę. W klasztorze pomagam w nauce 3 klerykom. Latem pracuję w ogrodzie kwiatowym z zamiłowaniem i z zagalopowaniem sobie właściwym. Uczę się i modlę. To ostatnie zaliczam do chwil najwartościowszych, najwięcej dających satysfakcji mnie, pożytku otoczeniu. Czy ojciec wyczuł, że za tym niemal banalnym sprawozdaniem szarego życia bardzo zwykłego księdza, jego syna, kryje się swoisty turniej, w którym przeciw demonicznej nienawiści wojny i jej skomplikowanej machinie idzie samotny człowiek, mając za tarczę własne serce, bijące rytmem 2 serc na jego habicie? List z 1944 roku odsłania nieco rąbka tej tajemnicy. Pracą jestem zahukany. Od 12 lutego do 3 kwietnia prowadziłem 5 serii rekolekcji i jakoś wytrzymałem. Zupełnie nie mogę zrozumieć siebie. Na jedne na przykład rekolekcje jechałem jak na ścięcie, w stanie zupełnie beznadziejnym. Głowa uniemożliwiała mi przeczytanie dosłownie 20 wierszy z książki. Po 5 dniach rekolekcji, w ciągu których wygłosiłem 13 kazań, trwających około godziny każde, spowiadałem jednego dnia do 11 w nocy, a potem wstałem po 4 godzinach spania. Potem wszystkim wracałem do klasztoru prawie wypoczęty, a w każdym bądź razie w lepszym stanie niż jechałem. Wszystko idzie jakoś na opak i w strukturze mego organizmu również. Jestem jednak ze wszystkiego w tej chwili bardzo zadowolony. Kłopoty mej rodziny biorę na siebie i omawiam je z Bogiem i widzę jasno, że i w tym, jak we wszystkim innym, Bóg mój ukazuje mi się jako Bóg dobroci niewysłowionej. Jest mi na świecie coraz lepiej, mimo że tego, co boli, jest coraz więcej, albo raczej
Nie mimo, ale dlatego właśnie. Dziwne to, a jednak zupełnie obiektywne. Takiej filozofii życia nauczyłem się u stóp krzyża. Najpełniej i najowocniej zaznaczyła się jego działalność w konfesjonale i na ambonie, której poświęcimy osobne rozdziały. Prawdziwie sądnym dniem dla Rawy był dzień 16 stycznia 1945 roku. Pod bombami radzieckich samolotów, torujących swojej armii drogę na zachód, 40% miasteczka zamieniło się w gruzy. 100 osób poniosło śmierć. Wielu ciężkie obrażenia i rany. Według niemieckich planów strategicznych Rawa była przeznaczona na jeden z głównych punktów oporu. Zgromadzono w niej oddziały wojskowe i amunicję. Wykopano kilka pasów rowów przeciwczołgowych. Zaplanowano rozstrzelanie wszystkich mężczyzn Polaków przebywających na terenie miasta. Tymczasem wypadki potoczyły się inaczej i Niemcy w wielkim popłochu uciekali przed nadciągającą armią radziecką i polską. Ojciec Bernard w liście do rodziny z dnia 21 marca 1945 roku tak relacjonuje ten historyczny fakt. Ja byłem nawet wesoły, nie wiedząc o tym, co wisiało nad nami. O godzinie 14 miano rozstrzelać wszystkich mężczyzn, a tymczasem o godzinie 11.25 zaczęły się sypać na głowy bomby, na moją tylko wapno z sufitu. Rawa jest zniszczona najbardziej z okolicznych miast. Klasztor i kościół ocalały, choć tuż przy nas biegnie ulica, którą ciągnęły bodaj bez przerwy pojazdy niemieckie. Klasztor zamieniono na szpital. Mój dział to wymachiwanie bażąchwią przy kuchni. Podczas dwutygodniowych walk, jakie toczyły się na placach i ulicach Rawy, ludzie instynktownie szukali ocalenia w schronach i podziemiach klasztoru ojców pasjonistów. Ówczesny przełożony ojciec Stanisław Michalczyk odstąpił parter klasztoru rannym, zorganizował ambulatorium i prowizoryczny szpital. Rannymi zajmował się lekarz szpitala miejskiego dr Majze i lekarka warszawska Barbara Makowiecka. Ojciec Bernard pośród gradu bomb i kul wychodził wraz z kilkoma ojcami na ulice miasta, aby ratować rannych, odgruzowywać zasypanych, umierających jednać z Bogiem. Nieustraszony wobec armat, czołgów, bomb i pożarów, myślał o innych. Rannych, których należało opatrzyć, przenosił do urządzonego na prędce w refektarzu klasztornym szpitala, po czym asystował przy zabiegach i opatrunkach. Jego wewnętrznego szczęścia nie mogły zamącić złośliwe epitety ani ironiczne docinki kierowane czasem pod adresem jego rzekomego fanatyzmu w służbie drugim. Umiał w dążeniu do celu wybierać najprostsze środki i maksymalnie je wykorzystać. Umiał w pokorze i prostocie serca solidaryzować się z każdym człowiekiem danym mu przez Boga. W swoich notatkach zapisał: czego nie zrobiłbym dla Jezusa? W bliźnim zaś nikogo innego widzieć powinienem, jak właśnie drogą osobę Zbawiciela. Tego domaga się wiara, tego domaga się On sam. Ofiara, probierzem prawdziwej Jezusowej miłości. Krzywdy bolą, ale w świetle wiary, co za zysk? Przyjąć postawę przeciwko sobie we wszystkim. Ja mam się umniejszać, On wzrastać. Wypełnij mnie sobą. Praca w szpitaliku rawskim trwała od połowy stycznia do połowy marca 1945 roku. Kilkanaście dni później ojciec Bernard wyruszył z woli przełożonego ojca Stanisława Michalczyka w trudną wówczas podróż do Przasnysza, aby objąć zdewastowany wojną kościół i klasztor ojców pasjonistów. Wysłani tam wcześniej inni zakonnicy nie dotarli do celu. Marzec był mroźny, nie było środków lokomocji, brakło żywności. Z Rawy do Warszawy dotarł ojciec Bernard bez większych przygód. W Warszawie odszukał swą kuzynkę Janinę Rudnicką i zatrzymał się u niej 3 dni. Odnalazł też swą siostrę i dowiedział się wreszcie prawdy o wojennej gehennie swego rodzeństwa. Spotkał również innych członków rodziny. Pani Janina Rudnicka relacjonuje:
Nie kursowały jeszcze żadne pociągi, więc starał się jakoś w inny sposób dostać do Przasnysza. 3 dni zamieszkał u mnie. Było bardzo dużo osób w tym jednym pokoju, bo wszystko w Warszawie było zbombardowane. Brakło wody, życie niewesołe. Bernard przystosował się do tych warunków. Spał na podłodze, bo nie było na czym. Nie miał piżamy, więc prosił, żeby mu coś dać. Nie miałam nic innego, więc dałam mu damską koszulę. Początkowo nie chciał, ale potem włożył i poprosił o lusterko, czy mu do twarzy. I śmiał się bardzo. Potem powędrował dalej. Kuzyn Jan Peżanowski dodaje. Wybraliśmy się razem w kierunku Mławy. Nie było żadnej komunikacji ani kolejowej, ani autobusowej, więc wędrowaliśmy w ten sposób, że jechaliśmy wojskowymi samochodami radzieckimi. Dojechał z nami do Ciechanowa, a myśmy jechali do Mławy. Wysiadł z samochodu, mówiąc, że może w jakiś sposób dostanie się do Przasnysza. Podróż z Warszawy do Przasnysza trwała 2 dni. Kościół i klasztor zastał w opłakanym stanie. Macierzysty dom pasjonistów, rezydencja prowincjała i dom studiów znalazł się w czasie wojny na terenach przyłączonych do Rzeszy. Kościół zamieniono w magazyn zbożowy, klasztor na koszary. Zakonników wywieziono do Działdowa i stracono. 4 ojców, Sylwiusza Pajewskiego, Józefa Rosińskiego, Czesława Załogę i Wawrzyńca Bugaja i 3 braci, Tadeusza Siwowskiego, Antoniego Glinkę i Leonarda Kuskowskiego. Bomba eksplodująca przy kościele zrujnowała okna i zrzuciła dachówkę. Kiedy z wielkim trudem udało się ojcu Bernardowi zdobyć dla ziejącej zimnem celi jakieś prowizoryczne drzwi i okno, ktoś zakradł się do zdewastowanego klasztoru i zabrał je dla siebie. Ojciec iście franciszkańską radością i spokojem przyjął tę dotkliwą stratę, usprawiedliwiając złodzieja, że był na pewno biedniejszy niż on. Powiat przasnyski był bowiem poligonem i wracający z wysiedlenia ludzie nie mieli rzeczywiście gdzie mieszkać. Tułali się po dołach i lepiankach, ściągając do nich, co się dało, z opuszczonych domów. W takich to warunkach jeździł ojciec Bernard o chłodzie i głodzie furą do poniemieckich magazynów w Mchowie, wystawszy się uprzednio w kolejkach po różnych urzędach i zwoził najkonieczniejszy sprzęt do swego kościoła i klasztoru. W niedzielę wielkanocną, 1 kwietnia, kościół był już na tyle urządzony, że mógł celebrować w nim pierwszą uroczystą sumę. 29 kwietnia z największym splendorem, na jaki go było stać, obchodził odpust ku czci swego zakonodawcy, świętego Pawła od krzyża. Brał w nim udział także jego ojciec, który przyjechał po rozłące wojennej zobaczyć, jak jego syn żyje. Widząc, że brak mu najkonieczniejszych rzeczy, zapraszał go do Mławy, gdzie rodzina miała go odpowiednio wyposażyć. Strasznie skromnie mieszkał, zeznaje Kazimiera Łoś, aż się serce krajało. Dałam mu koc dobry, wełniany. Powiedziałam, że jak go podwójnie złoży, to będzie ciepło. Choćbym sama nie miała się czym przykryć, to bym temu księdzu dała, bo on tak sam był w tych murach. Ojciec Bernard powiedział, że on ten koc przetnie i połowę da komu innemu. Pierwszej nocy przespanej w przasnyskim klasztorze ciągle się z zimna budził i wyznał potem pracującej w klasztorze Marii Ćwiek, że go cielaki lizały, napomykając żartobliwie o dreszczach, jakie nim wstrząsały. 13 kwietnia 1945 roku przyłączył się do tej pionierskiej pracy brat Jerzy Marchliński. Pod koniec kwietnia przyjechał dawny wychowanek ojca Bernarda, ojciec Jan Wszędy Równy. A nieco później brat Ambroży Matusiewicz. 22 maja wstąpił pierwszy kandydat na alumna, Tadeusz Opalach. On to wspomina, że widząc, jak obaj ojcowie godzinami spowiadali w zimnym kościele bez szyb, narażeni na nieustanne przeciągi, ośmielał się zwracać im uwagę, iż narażają swoje zdrowie. Wrażliwy na zimno ojciec Bernard obiecywał mu wtedy z rozbrajającym uśmiechem, że okryje się serdakiem. W tym czasie odwiedził ojca Bernarda także jego siostrzeniec, Wiesław Hondzyński. Opowiada. Ojciec Bernard narzekał od czasu do czasu na bóle głowy.
Pomagałem mu w pracy. Bardzo energicznie braliśmy się do roboty. Jeden z braci zajmował się gospodarstwem, kuchnią i był bardzo zaradny. Ojciec Bernard przeważnie zajęty był mszą świętą, spowiedzią, przygotowaniem do spowiedzi i kazań. Chodził do szpitala i do chorych. Pamiętam go zawsze pełnego optymizmu, ale widać było po nim zmęczenie. Nawet gdy bolała go głowa, miał czas na rozmowę. A byłem w wieku, kiedy ma się dużo pytań. Przesuwaliśmy fizharmonię, łatali dziury w dachu. Mówił, pomóż mi, bo nie chcę odrywać braci od ich zajęć. W nagrodę dał mi wspaniałe kluski na parze. Ponieważ źle znoszę samotność i dostałem cele obok niego, powiedziałem, że chcę mieszkać razem z nim. I mieszkaliśmy razem w jego celi. Rozmawiać tośmy dużo nie rozmawiali, choć byłem wścibski i zadawałem mu pytania. Wykorzystywał bardzo czas. Przygotowywał swoje kazania, rozmyślania. Tymczasem ludzie zbudowani gorliwością zakonników znosili coraz hojniej dary w postaci przedmiotów pierwszej potrzeby, które ojciec dzielił z jeszcze biedniejszymi, jak w przypadku bochenka chleba i osełki masła, którą podzielił z chorą panią Radomską. Maria Ćwiek opowiada, że gdy z koleżanką poszła zanieść jej tę żywność, Radomska leżała w barłogu, szmatą przykryta, a po poduszce chodziło robactwo. Powiadomiony o tym ojciec Bernard polecił z bielizny kościelnej, którą właśnie wydobyto z wojennego schowka, uszyć szybko dla niej bieliznę osobistą. Poszedł do niej z posługą kapłańską i wystarał się o przyjęcie jej do szpitala. Zorganizował też przy niej dyżury, gdyż wskutek szerzącej się epidemii tyfusu szpital nie miał dostatecznego personelu. Chora wkrótce zmarła. 9 czerwca ojciec Bernard pisał do swej byłej rabskiej penitentki. Na nowym miejscu czuję się jak zwykle dobrze. Im dalej idę w życie, tym głębiej się przekonuję, że jedyna rzecz, której warto pragnąć na tej ziemi, to ofiary, cierpienia dla Boga. A tych tak mało, nawet w Przasnyszu. Okolice Przasnysza są bardzo ubogie i zniszczone straszliwie przez 5-miesięczny front. Całe pola są jeszcze zaminowane i nie ma bodaj dnia, żeby nie przywożono ofiar, zwykle śmiercią kończących, do szpitala. Pracy jest ogromnie dużo. Szkoda, że dzień ma tylko 24 godziny. Około połowy czerwca ojciec Bernard pojechał do Mławy, poobiecano mu przez rodzinę bieliznę. Jego siostra, pani Helena Łuka, wspomina. Zaczął mi wszystko ściągać, mówiąc, to potrzebne na ołtarz, to potrzebne na to, na tamto. Ja mu mówię, jak do tej pory żyliśmy w zgodzie, tak teraz się pokłócimy. On na to, ty jeszcze więcej dasz, tylko tak mówisz. Był pełen radości, choć czuł się już źle. Myśląc, że jest po prostu przeziębiony, zastosował najprostszą kurację domową. Nikt się nie przejmował stanem jego zdrowia, tłumacząc sobie jego osłabienie normalnym u niego bólem głowy, jak mówi pan Wiesław Chłądzyński. On sam też swoją chorobę uważał za normalną, bo po 2 dniach, obładowany darami, promieniejąc radością, powrócił do Przasnysza. Musiał się teraz położyć do łóżka. Następnego dnia wstał jeszcze, by odprawić swoją ostatnią w życiu mszę świętą, a po niej udał się do lekarza. Rozpoznano tyfus. Nie uzyskawszy miejsca w szpitalu, kilka dni leżał w klasztorze. Opiekujący się nim kandydat Tadeusz Opalach wkrótce sam też zachorował. Umieszczono go w szpitalu na jednej sali z ojcem Bernardem. Do szpitala przybiegali z klasztoru zakonnicy, ojciec Jan i bracia. Młody organizm ich przełożonego zaciekle zmagał się z chorobą. Czuję się jak z krzyża zdjęty, powiedział ojciec Bernard do brata Jerzego Marchlińskiego. Pan Jezus przypomina mi, że jestem pasjonistą. Na zapytanie brata Jerzego, czy nie powiadomić o jego chorobie rodziny i nie sprowadzić jej, odpowiedział, zostawiam to do decyzji brata. Zawiadomiona telefonicznie rodzina nie zastała go już przy życiu. W nocy z 6 na 7 lipca, z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca, w drogie jego sercu dni
Nastąpił przełomowy kryzys choroby z wyraźnym pogorszeniem. Rano przy łóżku chorego zebrała się cała rodzina zakonna pasjonistów czasnyskich wraz z prowincjałem ojcem Juliuszem Dzidowskim, który przybył z Rawy. Prawą rękę ojca Bernarda objął już paraliż. Zbliżała się ostatnia chwila. Poprosił o sakrament chorych. Pragnął się też jeszcze raz wyspowiadać i po raz drugi przyjął komunię świętą, mówiąc z uśmiechem, że pewnie to już jego ostatnia. Przed komunią świętą wyraził zebranym wokół łóżka współbraciom swoją miłość i wdzięczność, przepraszając ich jednocześnie, jeśli w czymś uchybił lub dał im zgorszenie. Wzruszająco też dziękował Bogu za życie, za dar powołania, za łaskę kapłaństwa i zakończył: Panie Jezu, nie lękam się śmierci, lecz pragnę jak najszybciej spocząć w Twych objęciach. Myśmy się modlili gorąco o cud, wspomina ojciec Jan, wszędy równy. Ojciec Bernard był potrzebny. Zgromadzenie wyszło z wojny i okupacji okaleczałe. Każdy zakonnik, zwłaszcza ksiądz, liczył się na wagę złota. A tu umierał taki wartościowy człowiek. Zbliżała się agonia. Umierający bez przystanku powtarzał: Jezu, kocham Cię. Nie przesadzę, jeśli powiem, że przez jakieś dobre 15 minut to tylko powtarzał. Klęczałem koło niego i płakałem. W pewnej chwili odezwałem się do niego: Ojcze Bernardzie, ja chciałbym umrzeć za Ciebie, abyś Ty żył, ponieważ jesteś lepszy, potrzebniejszy zgromadzeniu. I wtedy wyszły słowa zdradzające człowieka Bożego. Co to znaczy ja bym chciał? Lepsze to, czego Bóg chce. Po przyjęciu świętych sakramentów ojciec Bernard poprosił swego przełożonego o pozwolenie i błogosławieństwo na ofiarowanie swego cierpienia i konania za ojca, który od lat miał trudności z praktykami religijnymi. Uzyskawszy to pozwolenie, był tak szczęśliwy, że nie wiedząc, jak swe szczęście okazać, całował spieczonymi wargami ręce swego przełożonego. Na jego zapytanie, co chciałby jeszcze przekazać swojej rodzinie, powiedział: Ojcu, aby wypełnił to, co mi przyrzekł, a matce zostawiam w spadku Pana Jezusa. Jedno z ostatnich zdań odnosiło się do Matki Bożej. Otoczenie wyrażało nadzieję, że ona uczyni cud i nie zabierze go jeszcze. Odpowiedział wtedy ze wzruszającym uśmiechem: A może właśnie zabierze. Była to pierwsza sobota miesiąca poświęcona jej czci, związana z jej obietnicami danymi w Fatimie. Miesiąca jego święceń kapłańskich i mszy prymicyjnej, kiedy to wyraźnie czuł przy sobie jej obecność. Rozpoczęła się agonia. Organizm prężył się i buntował przeciw śmierci. Na twarzy malowała się trwoga, ból i męka. Podano mu do lewej ręki gromnicę, gdyż prawa była zabandażowana. Gdy ojciec Jan zaczął płakać, konający zdobył się jeszcze na słowa pociechy: Nie trzeba, taka jest wola Boża. I już tylko skinieniem głowy zapewnił go, że będzie się za niego modlił. Podano mu do ucałowania krzyż. Wyszeptał: W serce. Potem przywarł ustami do serca ukrzyżowanego i w ostatnim szepcie: Jezu, kocham Cię, przeszedł na drugi brzeg życia. Pogrzeb był prawdziwą manifestacją religijną. Kondukt szedł najpierw ze szpitala do kościoła klasztornego, później z kościoła do podziemi. Trumnę otaczały lilie, zabierane po pogrzebie do domów jako relikwie. Po zamurowaniu trumny w podziemiach kościoła ojciec Jan wszędy równy wyrył na świeżym jeszcze tynku: Zmarł w opinii świętości. Tak bowiem głosił Vox Populi. Dla rodziny zakonnej i dla jego najbliższych śmierć ojca Bernarda była prawdziwym wstrząsem. Najgodniej i najspokojniej przyjęła ją matka, która choć uwielbiała swego Zygmunta, jak chyba nikt inny, rozumiała też jego powołanie do świętości i o nią ze wszystkich sił zabiegała przez modlitwę i ofiarę własnego życia.
Do Janiny Rudnickiej, która obawiała się, że matka nie przeżyje tej śmierci, powiedziała: ze spokojem przyjęłam tę bolesną wiadomość, bo uważam, że Bóg go tak umiłował, że chciał go mieć przy sobie i dlatego go zabrał. Sprawozdania z pogrzebu mówią o żalu i czci, jakie otaczały zmarłego. Tylko 3 miesiące był w Przasnyszu, a śmierć jego to wielka strata dla ludzi, mówi Marian Strzeszewski. Brałem czynny udział w pogrzebie, zaświadcza ksiądz Szczepan Soszyński. Widziałem tę manifestację ludności, która wtedy tak mnie uderzyła, tę sympatię, żal, jaki ojciec Bernard pozostawił po sobie. Ludzie rozbierali kwiaty z trumny i całowali jego bose stopy. Mieli do niego wprost nabożeństwo, czytamy w sprawozdaniu Genowefy Strzeszewskiej. Katafalk ubierali ludzie, szlochali, tak straszny był żal. Każdy chciał go choć dotknąć, mówiła Józefa Żmijewska. Po skończeniu ceremonii pogrzebowych jego ojciec przystąpił do sakramentów świętych, mówi brat Jerzy Marchliński. Ojciec Bernard zawsze cierpiał nad obojętnością religijną swego ojca i widocznie z nieba zadziałał skutecznie. Takie działanie łaski nawróceń zdają się przypisać ojcu także inni jego czciciele. Po śmierci ojca Bernarda modliliśmy się do niego za niewierzących, którzy umierali w szpitalu, a nie chcieli się spowiadać. I nie było takiego wypadku, żeby kto bez spowiedzi umarł, twierdzi wspomniana Genowefa Strzeszewska. Wzywa się go też w ciężkich chorobach i nagłych wypadkach. My, chore w szpitalu, modliłyśmy się o zdrowie, odmawiając modlitwę, która jest wydrukowana na obrazkach ojca Bernarda. I Bóg wysłuchał, zaświadcza Stanisława Mikuszewska. Moja kuzynka miała na ustach ranę. Miała poddać się operacji. Prosiła o pomoc ojca Bernarda i operacja nie była potrzebna, zeznaje Helena Jakubiak. Lekarze podejrzewali, że mam raka. Modliłem się do ojca Bernarda i wyzdrowiałem, mówi Kazimierz Maruszewski. Z licznych doniesień wynika, że ojciec Bernard ze szczególną hojnością uprasza łaski nawrócenia, pomaga w trudnościach i konfliktach, pociąga do służby Bożej, opiekuje się rodzinami i małżeństwami, rozbite scalając i łącząc. Bywa skutecznie wzywany przy egzaminach i w trudnościach dostania się na wyższe uczelnie. Wiele osób dziękuje mu za pomoc w wychowaniu dzieci. Wiele za odzyskanie wewnętrznego spokoju, za rozwikłanie wewnętrznych i zewnętrznych problemów, nawet za uzyskanie renty czy innych nagląco potrzebnych świadczeń. Wzywa się go zwłaszcza w nagłych wypadkach i ciężkich chorobach. Lista podziękowań jest wymownym świadectwem, że nie wzywa się go nadaremnie. Liczba niezwykłych łask przypisywanych wstawiennictwu ojca i zgłaszanych ojcom pasjonistom z różnych stron kraju, a także z zagranicy, dochodzi do 200. Już niedługo po jego śmierci dawny przełożony i wychowawca Bernarda, ojciec Bartłomiej Rapetti, nadesłał z Italii polskim pasjonistom sugestie, by wydali obrazek z podobizną ojca Bernarda i modlitwą o jego beatyfikację. Zaproponował do tej publikacji następujący tekst. Ojciec Bernard Kryszkiewicz, kapłan pasjonista, zmarł w opinii świętości w Przasnyszu dnia 7 lipca 1945 roku. Urodzony w roku 1915, do pasjonistów wstąpił w 1933. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938. Jego życie kapłańskie, przeniknięte wielką miłością Boga, skoncentrowało się na głoszeniu męki Jezusa Chrystusa i czci Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo. Umiłowanie Boga, ukrzyżowanego Jezusa i Matki Najświętszej łączyło się u niego z ogromnym umiłowaniem ludzi. Trawiony płomieniem tej miłości zgasł nieoczekiwanie w okresie szczytowego nasilenia działalności, licząc zaledwie 30 lat życia. Po śmierci jednak na podobieństwo małej Teresy, której był wielkim czcicielem, zdaje się upraszać i zsyłać na ziemię obfitość łask. Wcześniej jeszcze pierwszy przełożony polskiej prowincji pasjonistów, ojciec Juliusz Dzidowski, zwiedzając podziemia kościoła Przasnyskiego, w towarzystwie postulanta zakonnego zatrzymał się przy grobie ojca Bernarda i powiedział:
Ja już nie dożyję, ale wy doczekacie chwili, gdy ojciec Bernard będzie kanonizowany, wyniesiony na ołtarze, a jego ciało stąd zabrane. Nic dziwnego, że pasjoniści z wielką sumiennością przystąpili do zbierania szczegółów dotyczących jego życia i działalności. Od osób, które go znały, uzyskali udokumentowane wspomnienia i opinie. Nagrali na taśmę dźwiękową rozmowy z nimi. Zebrali także jego listy, notatki, kazania i konferencje, modlitwy i rozważania, stanowiące cenne źródło poznania jego osobowości i świętości. Sporządzili też listę łask przypisywanych jego wstawiennictwu. W oparciu o te bogate materiały biograficzne zaczęły się ukazywać w prasie publikacje i rozpowszechniać broszury. Pierwszą za zezwoleniem najwyższych władz zakonnych wydrukowano w Rzymie, następną napisaną przez ojca Michała Stolarczyka w Londynie. W roku 1976 księgarnia świętego Wojciecha wydała książkę autorstwa siostry Kingi Strzeleckiej pod tytułem Ojciec Bernard Kryszkiewicz. Do czwartego tomu Chrześcijan wydawanych przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie włączono obszerną biografię ojca Bernarda napisaną przez siostrę Immaculatę Adamską. Profesor Kazimierz Dąbrowski opracował wnikliwe studium pod tytułem Osobowość i twórczość ojca Bernarda, pasjonisty. Sporządzono też artykuły do procesu beatyfikacyjnego i przełożone na język włoski przekazano postulatorowi generalnemu w Rzymie. Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją osoby kompetentne wyrażają nadzieję, że proces ten będzie miał pomyślny przebieg i rezultat. Dla uproszczenia rychłej beatyfikacji sługi Bożego Bernarda od Matki Pięknej Miłości rozpowszechnia się modlitwę zatwierdzoną przez kurię biskupią płocką. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.